Ten kanał jest stworzony z pasji, w czasie pomiędzy życiem rodzinnym i zawodowym. Niezależność finansowa od działalności na YouTube pozwala mi na przygotowywanie merytorycznych materiałów bez potrzeby pogoni za sensacją i sztucznego podtrzymywania Twojej atencji. Jeśli nie potrzebujesz codziennej ofensywy narracyjnej, cenisz sobie rzeczowe treści i akceptujesz to, że mogą się one pojawiać nieco rzadziej, to trafiłeś w dobre miejsce. Jeśli uważasz, że kanał zasługuje na docenianie, zapraszam na patronite.pl/KrzysztofWojczal lub do wsparcia poprzez YouTube. Witam serdecznie na moim kanale, z tej strony Krzysztof Wojczal. Zapraszam również na mojego bloga krzysztofwojczal.pl, zwłaszcza tych, którzy wolą formę tekstową do czytania, ponieważ niniejsze nagranie jest opracowane na podstawie tekstu do napisania, którego od dłuższego czasu już przysiadałem, natomiast nie było nigdy czasu, brakowało tutaj zasobów w tym względzie. Natomiast tematem jest tak zwany koniec historii w polskiej przestrzeni publicznej czy w polskiej publicystyce, w zasadzie pojęcie, które jest używane przy okazji każdej geopolitycznej, nazwijmy to w ten sposób, wypowiedzi, czy też przy okazji każdego geopolitycznego niemalże tekstu. Każdy mówi o końcu historii, który był błędną teorią i wskazuje, że cały świat Zachodu, elity, społeczeństwa uwierzyły w ten koniec historii, o którym pisał Francis Fukuyama. Natomiast my tu w Polsce wiemy, czy my eksperci, którzy tak się wypowiadamy, czy komentatorzy, wiedzieliśmy od samego początku, że żadnego końca historii nie było i nie będzie, co oczywiście w narracji danej osoby ma podnieść niejako jej prestiż, czy podbudować niejako pozycję słuchaczy. I powiemy sobie o tym, czym był ten koniec historii według Francisa Fukuyamy. O tym bardzo krótko, bo nie ma o czym rozmawiać. Jak ten koniec historii jest przedstawiany i czy rzeczywiście on miał w ogóle miejsce, nawet w takiej postaci, w jakiej był przedstawiany, czyli fałszywej. To jest nagranie z cyklu Rozbijamy kolejne mity krążące, czy takie chochoły, z którymi niektórzy starają się walczyć, żeby pokazać swoją wyższość intelektualną, być może nad Zachodem, a być może po prostu, żeby podbudować swoją pozycję. Mity czy chochoły, które są zupełnie, oczywiście jak to w takich przypadkach bywa, nieprawdziwe. Nieprawdziwe i wprowadzają tak naprawdę polskie społeczeństwo, czy polskich słuchaczy zainteresowanych tematyką polityki międzynarodowej czy geopolityki, takie hasła, to jest hasło skurtowe, które po prostu wprowadza w błąd. Wprowadza w błąd i przez to sieje pewnego rodzaju chaos, a z tego ziarna możemy zebrać niestety coś, co nam się niekoniecznie spodoba, z tego względu, że jeśli oceniamy przeszłość, postrzegamy przeszłość w skrzywionym zwierciadle, a przez to wyciągamy z przeszłości błędne wnioski na podstawie błędnych obserwacji, no to jak możemy budować obraz rzeczywistości, jaka nas otacza, i jak możemy budować prawidłowy model przyszłości, który może nas dotyczyć. No niestety to wszystko prowadzi na manowce. I o tym końcu historii właśnie chciałem porozmawiać. Wiem, że to jest temat taki dosyć akademicki, teoretyczny, ale uważam, że jest właśnie z tych powodów niezwykle ważny. Mimo, że się tak dużo dzieje ważnych spraw, ale mam nadzieję, że ten temat nieco odciąży Wasze umysły od tej codziennej wojny, od informacji o wojnie, o wnioskach z wojny, o całym tym temacie okołowojennym. I porozmawiamy sobie właśnie o czymś troszeczkę lżejszym, a jednak myślę, że dość istotnym w przestrzeni publicznej, zwłaszcza właśnie na rozpowszechnienie się tej frazy o końcu historii. A więc o czym tak naprawdę Francis Fukuyama pisał? A może jeszcze zanim do tego przejdę, to skąd się w ogóle, kiedy to pojęcie tak naprawdę powstało? I uwaga,
Francis Fukuyama napisał swój pierwszy esej na ten temat w roku 1989. Przypominam, że wówczas trwał rozpad Związku Sowieckiego, Układu Warszawskiego, upadał Mur Berliński. To jest mniej więcej, to są te okoliczności, które miał na myśli między innymi Fukuyama, pisząc swój tekst. I teraz, jak widzicie, sama data to jest 30 lat temu. Czy nasi eksperci, niektórzy, dotyczy na szczęście niewielkiej ilości osób, ale czy nasi niektórzy eksperci odgrzebali stary kotlet, w zasadzie amerykański stary kotlet z rynku amerykańskiego, który był przegadany jeszcze w latach 80., w latach 90., na początku lat 90. Zresztą ten tekst spotkał się z dużą krytyką w tym samym piśmie, w tym samym wydaniu, w którym został opublikowany. Były jeszcze dwa krytyczne do tego teksty. Tak więc Amerykanie przerobili ten temat od góry do dołu, zmierzyli się z nim już w początku lat 90. Czy nasi niektórzy eksperci wzięli tego kotleta i przenieśli go na polski, nazwijmy to, rynek geopolityczny czy publicystyczny, odgrzewając tego kotleta i mierząc się z tym problemem, który tak naprawdę ma 30 parę lat. Tak, zrobili to i walczą z tym chochołem, z tymi wiatrakami, niczym Don Quixote. Wygląda to w taki sposób, jakby 30 lat później ktoś przeczytał esej Fukuyamy albo nawet jego książkę, bo później powstała książka. Na podstawie tego eseju ona była dość bardziej rozwinięta i została wydana w 1992 roku ta książka. I to wygląda tak, jakby ktoś przeczytał ją po 20 latach, stwierdził, że to są jakieś świeże tezy i że trzeba z tą świeżą tezą o końcu historii walczyć, bo ona jest równie aktualna w roku 2018, 19, 20 czy 22, 3 po drugiej inwazji na Ukrainę. Tak więc, jak widzicie, nie wygląda to już najlepiej, patrząc na samą chronologię wydarzeń i czas, w którym ta teza powstała i która miała 3 dekady na to, żeby się zdezaktualizować i rzeczywiście prawdopodobnie już tak się stało, ale przyjrzyjmy się temu końcowi historii bliżej, bo o czym pisał Francis Fukuyama w swojej książce? On nie pisał o tym, że koniec historii oznacza koniec wojen, konfliktów, że wszyscy będziemy się kochać, świat będzie się miłować, nastanie wieczny pokój. I nie twierdził wcale, że ten wieczny pokój nastał po 1989 roku, po 1992, czyli właśnie po rozpadzie Związku Sowieckiego i Układu Warszawskiego. Wcale takich tez Fukuyama nie postawił, a więc osoby, które w ten sposób przedstawiają pojęcie końca historii, przedstawiają je fałszywie, a następnie z tym pojęciem walczą. Dlatego w przestrzeni medialnej nikt tego pojęcia również nie broni, nawet sam Fukuyama, bo on również dostrzegł tego rodzaju manipulację, już która była zresztą widoczna jeszcze w momencie, kiedy on publikował swój tekst i książkę, i się do tej manipulacji zresztą sam Fukuyama odnosi. To, o czym jest ta książka, to jest fakt, że to jest to, że Fukuyama stworzył teorię, według której, nazwijmy to, najwyższym stadium ewolucyjnym, jeśli chodzi o ustroje, przepraszam bardzo, ustroje państwowe, to najwyższym modelem jest oczywiście według niego demokracja liberalna. I ten koniec historii, który miałby nastać według Fukuyamy, to jest moment, w którym wszyscy na świecie dochodzą do tego, wszystkie państwa, wszystkie społeczeństwa na świecie dochodzą do tego wniosku i formują właśnie tego rodzaju model, czyli wszyscy funkcjonujemy w demokracji liberalnej, w którym to ustroju, jeśli go dobrze rozumiemy, jeśli podążamy za jego taką ideą,
no to nie trzeba prowadzić wojen, można się pięknie dogadać. To jest tak mocno uproszczony oczywiście obraz tego, o czym pisał Fukuyama. I zaskoczę Państwa, to, że koniec historii jest przedstawiany fałszywie, w niewłaściwy sposób i to, jak brzmi właściwa definicja końca historii według Francisa Fukuyamy, to znajduje się we wstępie, na pierwszych stronach książki Fukuyamy. Tak więc prawdopodobnież albo niektórzy nie czytali tej książki, a mimo to powołują się na ten koniec historii opisany w tej książce i nawet nie zajrzeli do wstępu. A już we wstępie jest to wszystko ładnie wyjaśnione. Tak więc buduje się w polskiej przestrzeni medialnej czy w polskim dyskursie pięknego chochoła, który ma już 30 parę lat i się z nim pięknie walczy, pokazując swoją wyższość intelektualną. Tak to wygląda i tak niestety, tym niestety jesteście Państwo często karmieni. Także jeśli u kogoś usłyszycie takie odniesienie, że no świat Zachodu wierzył w koniec historii, a my przecież tutaj od zawsze pisałem od 10 lat, że tak nie jest, no to już wiadomo z jaką narracją, z jakiego typu narracją mamy do czynienia, a więc stawianiem tez, które bardzo łatwo zaatakować, z którymi w tak fałszywy sposób przedstawiony nie sposób się z nimi nie zgodzić. Znaczy wszyscy możemy się zgodzić z tym, że żadnego końca historii nie było. A więc tylko pytanie jest, czy ktokolwiek kiedykolwiek tak twierdził. Oczywiście można, bo za tą narracją pojawiają się przykłady. Na przykład pojawia się przykład, że Zachód uwierzył w koniec historii i zaproszono na podstawie jakby w duchu idei przedstawionej przez Francisa Fukuyamę, zaproszono na przykład komunistyczny reżim Chin do uczestnictwa w tej globalnej wymianie handlowej, w tym systemie zbudowanym przez Amerykanów, co pozwoliło Chińczykom się rozwinąć. I ta teza również jest fałszywa, jest zmanipulowana. Z tego względu, że tak naprawdę Nixon i Henry Kissinger, który przecież uznawany jest przez tak zwanych polskich realistów, czy osoby, które się nazywają w Polsce realistami, czy lubią tak się przedstawiać, Kissinger, który jest uważany przez nich za swojego, czyli za realistę, no to przecież Henry Kissinger doprowadził do właśnie tego odwrócenia Chin na skutek dyplomacji ping-pongowej i Kissinger wspólnie z Nixonem w latach 80. wprowadzali Chiny i Deng Xiaopinga w ten międzynarodowy system handlowy. I słyszeliście Państwo, co powiedziałem. To było na początku lat 80. To było 10 lat przed tym, jak Fukuyama napisał swój pierwszy esej. Tak, właśnie najpierw były decyzje, zapewne podejmowane na podstawie chłodnych kalkulacji, a dopiero później Fukuyama jako teoretyk stworzył sobie swoją jakąś wizję, jakąś teorię. I ta teoria, w ogóle ta teoria wcale nie musi okazać się błędna, bo być może ona rzeczywiście kiedyś się ziści. Nie możemy tego wykluczyć. Być może jest mało prawdopodobna, ale wykluczyć tego się nie da. Natomiast widzicie Państwo kolejność, czyli tak naprawdę nikt nie wprowadzał Chin z uwagi na ideę demokracji liberalnej, jej wyższości i tego, że każde państwo musi skończyć jako demokracja liberalna i nikt nie powoływał się przy tym na Fukuyamę. Fukuyama dorobił sobie tą teorię później. I tak to wyglądało pod względem historycznym i pod względem takim chronologii, bo ona jest niezwykle, niezwykle istotna. Ale pomimo tego, że ten koniec w historii Fukuyamy nie wygląda tak jak się go przedstawia, można by postawić tezę, że jednak ten fałszywie przedstawiany koniec historii, on rzeczywiście, czyli ten obraz, w którym Zachód uwierzył, że nie będzie konfliktów,
czyli ta fałszywa definicja końca historii, że ona w jakiś sposób się rzeczywiście ziściła i tak było. Taką tezę można postawić. Znaczy, mimo tego, że oczywiście Fukuyama twierdził co innego i nie można go wiązać jakby z tym fałszywym przekazem, nie można go obarczać winą w ogóle za tego rodzaju ideę, czy tego rodzaju tezę, że ten koniec historii nastał, bo dla niego to była droga, to był proces, opisywanie procesu, czyli państwa dążą do, czy państwa rozwijają się w kierunku ustrojów demokracji liberalnej, natomiast w trakcie tego procesu Fukuyama oczywiście dopuszczał, przewidywał, że będzie wiele przypadków, w których państwa będą miały rządy autorytarne czy wręcz dyktatorskie i będzie dochodziło do wojen siłą rzeczy. Natomiast jeśli przyjmiemy, że Fukuyamy, jego eseju, książki nie ma, nie znamy pojęć, definicji końca historii Fukuyamy, tylko mamy definicję tą przez fałszywą, ale przedstawianą przez dzisiejszych ludzi, którzy nazywają się realistami i twierdzą, że koniec historii oznacza, że wszyscy uwierzyli w to, że wojen nie będzie po 89 roku. No więc czy rzeczywiście w tą teorię ktokolwiek, kiedykolwiek mógł uwierzyć i czy w nią uwierzył? Zwłaszcza z elit politycznych. I teraz przyjrzyjmy się znowu chronologii wydarzeń, bo to naprawdę czasami wszystko wyjaśnia. Nie trzeba robić jakichś geopolitycznych analiz, pisać książek na pewne tematy. Wystarczy sprawdzić, co się po kolei działo. Po 89 roku, a raczej 92, kiedy się wszystko posypało, wybuchła wojna w Jugosławii. W zasadzie już wtedy w byłej Jugosławii. Najpierw pierwsza, pomiędzy Serbią a Chorwacją. Następnie, gdy ta wojna się skończyła, sam mam już problem z pamiętaniem dat. Ona się skończyła, pierwsza skończyła się w 92. Później wybuchła wojna w Bośni i w Hercegowinie, która trwała do 95, 92. Później były 3 lata przerwy i między 98 a 99 rokiem wybuchł konflikt w Kosowie. A więc mieliśmy 3 konflikty po 89 roku w Europie i można powiedzieć nawet w centrum Europy, w które te konflikty zaangażowane były mocarstwa światowe, w tym na przykład Niemcy i w tym Stany Zjednoczone. Także należy pamiętać o tym, że to były konflikty nie jakieś tam lokalne, którymi się nikt nie interesował. Było przeciwnie. Ale pamiętajcie Państwo, że działo się dużo więcej, jeśli chodzi o świat po 80 czy 92 roku. Bo w 94 roku wybuchła pierwsza wojna czeczeńska, która skończyła się dopiero w 96 roku. Skoro się nazywała pierwsza wojna czeczeńska, to oczywiście trzeba pamiętać, że była jeszcze powtórka. I druga wojna czeczeńska trwała aż 10 lat, między 99 a 2009 rokiem. I ta wojna oczywiście pochłaniała uwagę Federacji Rosyjskiej. I ona się jeszcze nie zdążyła do końca skończyć, a Rosjanie już w 2008 roku atakowali Gruzję. Także widzicie, tutaj nie ma przerw. Non-stop są jakieś wojny, non-stop coś się dzieje, ale sprawdźmy też na sytuację na Zachodzie. W roku 2001 zostaje zaatakowane World Trade Center, Pentagon, ataki terrorystyczne Stanów Zjednoczonych. Jeszcze tego samego roku Stany Zjednoczone dokonują inwazji na Afganistan. Inwazji na Afganistan, w której później bierze udział szereg państw. I to jest w zasadzie pierwszy przypadek, o czym już też pisałem i mówiłem, w którym, dotąd jedyny, w którym zastosowano artykuł 5 NATO. Tak, proszę Państwa, Afganistan to jest właśnie ten przypadek. Interwencja w Afganistanie, rozpoczęta w 2001 roku, ona skończyła się wycofaniem amerykańskich wojsk w 2021 roku dopiero. Pamiętamy tę sytuację, było całkiem niedawno, tak więc 20 lat, można powiedzieć, wojny albo okupacji, czy też stabilizacji
Afganistanu. Ale to nie wszystko, bo jeszcze w międzyczasie, w 2003 czy w 2004 roku, George W. Bush postanowił dokonać inwazji na Afganistan. I po zwycięskiej wojnie stabilizacja czy okupacja tego kraju trwała znowuż sporo lat, chyba do 2011, ile się nie mylę. Znowu amerykańskie wojska, czasami w pewnych momentach tam było ponad 100 tysięcy żołnierzy w Iraku. Jednocześnie byli żołnierze w Afganistanie amerykańscy. Także Amerykanie od 2001 roku, w 99 roku dopiero co ustabilizowali Kosowo, gdzie się bardzo mocno zaangażowali przecież. I Kosowo nie zostało podbite przez Serbów dzięki między innymi Amerykanom. I oni do dziś mają tam bazę w Kosowie. A już 2 lata później było World Trade Center i 2 lata później zaatakowali Afganistan, 3 lata później zaatakowali po Afganistanie Irak. No i tak dotrwaliśmy w tych okupacjach, stabilizacjach, w tych przypadkach w zasadzie do lat 20. Ale to nie wszystko, drodzy Państwo. Myślicie, że Europa po 99 roku, po tym jak się uspokoiła na Bałkanach, mogła żyć, być spokojna? To musicie mieć krótką pamięć, bo pamiętajcie, że w latach 2010-2012 wybuchła tak zwana arabska wiosna, która miała dewastujące dla Europy skutki, jeśli chodzi o kryzys migracyjny. No i na skutek tej arabskiej wiosny do dziś trwa wojna domowa w Libii, w której zaangażowane są między innymi Francja, Rosja, ale nie tylko. Włosi byli w pewnym momencie chcieli się zaangażować również w Libii Amerykanie. No ale jakby tego było mało, bo to nie tylko Afryka Północna, ale i Bliski Wschód. W 2011 roku wybuchła wojna domowa w Syrii. W wojnie domowej w Syrii zaangażowali się znowu i Amerykanie, i Rosjanie. Zaangażowanie to pomogło na tyle, że powstało w 2014 roku powstało ISIS. I z ISIS, czy 2013, przepraszam, ono powstało wcześniej, ale tak naprawdę siłę zyskało w 2013 roku. I z ISIS od 2013 roku do 2018 roku walczyli i Rosjanie, i Amerykanie, tylko każdy z innej strony. Rosjanie walczyli w Syrii, pomagając reżimowi Asada, Amerykanie walczyli bardziej w Iraku, chociaż później weszli też do Syrii, wspólnie z Kurdami, próbując uratować rząd w Iraku. Walka z ISIS trwała wiele lat i była bardzo mocno kosztowna i bardzo wymagała bardzo dużo zaangażowania ze strony mocarstw. Pamiętajcie, że mamy równolegle właśnie cały czas Afganistan, równolegle mamy wojnę w Libii, równolegle wybucha to jest w ogóle ciekawe, w 2004 roku mamy pomarańczową rewolucję na Ukrainie, a w 2013 roku mamy Majdan, w 2014 roku Rosjanie dokonują inwazji pierwszej, zajmują Krym, biją się z Ukraińcami w Donbasie w 2014 roku. Wszystko trwa równolegle. W 2020 roku, w 2022 roku atakują po raz drugi na Ukrainę, ale w międzyczasie oczywiście między 2014 a 2022 mamy, tak jak już mówiłem, sporo się dzieje w Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie i państwa, te mocarstwa są zaangażowane na każdym z tych kierunków. I jakby tego było mało, to są tylko wojny, konflikty, czyli takie najbardziej radykalne zjawiska w polityce międzynarodowej. Ale jeszcze mamy mnóstwo spraw, którymi się mocarstwa zajmowały, mnóstwo spraw niewojennych. Na przykład Rosja z Stanami Zjednoczonymi w 2009 roku w międzyczasie przecież dokonywały resetu, trzeba było to wszystko dogadać. Ten reset przetrwał do 2013 roku. Później Barack Obama negocjował ten traktat nuklearny z Iranem w 2015 roku. Także tego wszystkiego było bardzo, bardzo dużo. I można by było tak jeszcze bardzo długo wymieniać. I jeśli ktoś po tych kilku tylko przykładach, jeśli ktoś twierdzi, że ktokolwiek na Zachodzie uwierzył w jakiś koniec historii i w koniec wojen,
To znaczy, że ten ktoś sam w ten koniec historii uwierzył, natomiast nie zna chronologii wydarzeń i nie pamięta historii najnowszej. Albo się urodził być może za późno, albo po prostu nie pamięta tego, co się działo wcześniej, bo powiedzieć, że się działo dużo w ostatnich 30 latach, to nic nie powiedzieć. Naprawdę działo się tak wiele, że jeśli ktoś mówi, że mieliśmy do czynienia z końcem historii przed 2014 rokiem na przykład, albo przed 2022 rokiem, to jest mniej więcej tak, jakby jakiś bardzo stary, ślepy i głuchy kret wykopał się gdzieś na Fifth Avenue w Nowym Jorku, gdzie jest zgiełk, pełna ulica samochodów, wszyscy trąbią, pełno ludzi. On gdzieś się tam wykopał koło drzewka jakiegoś, nie usłyszał, nie zobaczył niczego, stwierdził, że nawet zniknęła stara indiańska wioska, nic się nie dzieje i wrócił pod ziemię. To mniej więcej tak wygląda. Po prostu działo się bardzo, bardzo dużo, tylko trzeba o tym pamiętać. Można jeszcze przy okazji powiedzieć, że no dobrze, skoro się na świecie działo bardzo dużo, to jednak w kontekście polskiej historii najnowszej, czy wydarzeń z ostatnich 30 lat III RP, jednak mieliśmy do czynienia z końcem historii, bo te nasze głupie, leniwe, nieodpowiedzialne, niefrasobliwe elity polityczne nie wiedziały, co się dzieje, nie wiedziały, jak się poruszać w polityce międzynarodowej, gdzie płyniemy, dokąd płyniemy, zawierzyły kompletnie tym organizacjom międzynarodowym i nie robiły w sprawach polityki międzynarodowej nic. Otóż nawet ta teza musi polec w zderzeniu naprawdę z faktami przytoczonymi, jeśli chodzi tylko i wyłącznie o chronologię wydarzeń. Pamiętajcie Państwo, że po 1989 roku my wcale nie mogliśmy spać. Wcale nie mogliśmy prowadzić jakiejś polityki międzynarodowej, bo też jest taki zarzut, że czemu Polska wówczas nie zadbała o politykę wschodnią, nie dogadała się z Białorusią, trzeba było wyciągnąć tą Białoruś na zachód, tak jakby to od nas zależało i tak jakby Białoruś sama chciała być wyciągnięta na zachód. I tak jakby Rosjan i Sowietów jeszcze wtedy nie było. A pamiętajmy, że wojska rosyjskie nie wyszły z Polski w 1989 roku, tylko dopiero w 1992 czy trzecim. Chyba trzecim. Także dopiero w 1993 roku wojska rosyjskie wyszły z Polski. Do tego czasu, pomimo tego, że mieliśmy wolny kraj, mieliśmy już demokratyczne władze, to wszyscy bali się, czy przypadkiem ci Rosjanie na pewno wyjdą i wszyscy myśleli o tym, żeby co zrobić, żeby rzeczywiście Polska uwolniła się od Rosjan. Po 1993 roku pierwsze, o czym myśleliśmy, to było oczywiście o sprawach międzynarodowych, to było oczywiście zagwarantowanie sobie bezpieczeństwa. Po to, żeby Rosjanie nie wrócili. Jak już wyszli, to przecież mogą wrócić. No to żeby nie wrócili, to pomysł był taki, żeby wejść do NATO. I to nam się udało w 1999 roku. A zaledwie 6 lat później to była bardzo krótka ścieżka do tego, żeby wejść do NATO. 6 lat na państwo, które było w zasadzie marionetką Kremla, do państwa, które weszło do Paktu Północnoatlantyckiego w struktury, gdzie kadry tego państwa weszły w struktury Paktu Północnoatlantyckiego, siłą rzeczy, to jest bardzo duży skok. To jest bardzo duży skok w bardzo krótkim czasie. Oczywiście nasze elity nie mogły jeszcze spać spokojnie, bo chodziło o to, żeby równolegle wejść do Unii Europejskiej. I to się udało w 2004 roku, czyli 4 lata później. 5 lat później. W każdym razie do 2004 roku realizowaliśmy nasze najważniejsze strategiczne cele w III RP. To chyba były najważniejsze strategiczne cele do dnia dzisiejszego, czyli wejście do NATO i wejście do Unii Europejskiej, co nam dało bezpieczeństwo i rozwój na przyszłe lata. I tutaj ktoś może powiedzieć, że rzeczywiście po roku 2004 puściliśmy kierownicę i stwierdziliśmy, że będziemy jechać na autopilocie. Tyle, że tak nie było, bo
już w 2008 roku Rosjanie zaatakowali Gruzję. I Polska jeszcze wcześniej, w 2004 roku, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, w Kijowie trwała pomarańczowa rewolucja. W Kijowie podczas pomarańczowej rewolucji demonstrowali nasz były prezydent Lech Wałęsa, ówczesny prezydent Aleksander Kwaśniewski i dwóch przyszłych prezydentów, Bronisław Komorowski i Lech Kaczyński. Mieliśmy czterech prezydentów w Kijowie w czasie pomarańczowej rewolucji. Jeśli to jest brak zaangażowania, postawa bierna i autopilot, ja bym z tą kwestią bardzo mocno polemizował. To jest 2004 rok, ale już w 2008 roku zauważmy, że Rosjanie zaatakowali Gruzję. A przypomnijmy, że podczas pomarańczowej rewolucji Polska odgrywała kluczową rolę w negocjacjach pomiędzy ówczesną władzą i protestującymi. Także Polska odegrała tam pierwszorzędną rolę na Ukrainie. W 2008 roku Lech Kaczyński poleciał, wziął ze sobą przywódców Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy i poleciał z nimi do Tbilisi, do Gruzji. I tam w zasadzie, można powiedzieć, w jakiś sposób symboliczny powstrzymał rosyjskie czołgi na rogatkach stolicy gruzińskiej. Mówił o tej, wtedy wówczas padły te słynne słowa o tym, że najpierw Gruzja, później Ukraina, a wreszcie przyjdzie czas na Polskę. Także znowu byliśmy w centrum wydarzeń i braliśmy czynny, aktywny, przede wszystkim aktywny udział z własnej inicjatywy w bardzo ważnych wydarzeniach w naszym regionie. Pomimo tego, że Polska była wciąż słaba, dopiero co weszła do Unii Europejskiej i mieliśmy naprawdę bardzo słabą pozycję ze względu na naszą słabość gospodarczą, na armię, która była wtedy, no co tu dużo mówić, ona wtedy była rozmontowywana. Po prostu stwierdzono, że nam jest niepotrzebna i trzeba nam tylko armię na ekspedycję i redukowano ją na początku XXI wieku, w pierwszej dekadzie, w zasadzie ją w pierwszej i części drugiej, w zasadzie rozbrajano tą armię i redukowano do trzech i tak niesprawnych dywizji, a mimo to potrafiliśmy w kwestiach polityki zagranicznej brać aktywny udział i pokazywać inicjatywę polityczną w sprawach dla nas najbardziej istotnych. No ale można powiedzieć, że później przyszedł 2009 rok, reset, no i wtedy na pewno już puściliśmy tą kierownicę, przynajmniej do końca resetu. Tylko, drodzy Państwo, reset skończył się w 2013 roku, to zaledwie 4 lata, to odpowiada długości jednej kadencji sejmowej w Polsce. To nie jest taki długi okres, w którym można powiedzieć, że nastał jakiś koniec historii i Polska jechała na autopilocie. To po pierwsze, bo to jest w ujęciu strategicznym, w ujęciu długofalowym za krótki okres, a zawsze zdarzają się momenty spokoju i momenty burzy w historii każdego kraju. Niemalże w każdym dziesięcioleciu. No i po prostu czasami się tą politykę nieco odpuszcza, no bo już nie trzeba wiele robić, a czasami się robi więcej. Ale i tak nie spaliśmy już między 2009 a 2013, a bardziej 2014 rokiem, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, z tego względu, że właśnie na ten okres przypada początek budowy Nord Streamu i Polska Nord Stream bardzo mocno oprotestowywała i widziała swoje wówczas interesy i zagrożenia związane z tym, co się wiąże, jakie będą konsekwencje tego, że zbudowany zostanie Nord Stream, ale dostrzegaliśmy zagrożenia nie tylko w kontekście bezpieczeństwa Polski, ale w kontekście bezpieczeństwa Ukrainy, bo również podnoszono wtedy ten problem. Oczywiście można oceniać, że rządy te czy inne zrobiły mniej lub bardziej, postawiły na złą strategię, czy postawiły na złe rozwiązania, ale dostrzeganie polskich interesów było widoczne,
Były podejmowane działania w tym zakresie. I teraz pytanie, czy one były lepsze, czy gorsze, czy mogły być lepsze, bo czasami nie można zrobić lepiej, a czasami można. Na przykład, no już nie będę wchodził w kwestię takiej dalszej historii i polityki Beka, bo o tym też wielokrotnie mówiłem, ale nie można powiedzieć, że myśmy po prostu spali. Był okres takiej odwilży, jeśli chodzi o postrzeganie Rosji. Był moment resetu relacji całego Zachodu, w co Polska musiała się jakoś wpisać. Natomiast były też kwestie, które były dla nas niekorzystne, czy procesy, które były niekorzystne, jak na przykład Nord Stream, w których przejawialiśmy jednak aktywność i protestowaliśmy w tym zakresie. Ale to był tylko krótki okres między 2009 a 2013-2014. To był bardzo krótki okres. I w 2014 roku, w 2013 wybuchł Majdan. I co Polska znowu odgrywała na Majdanie, w czasie Majdanu, kluczową rolę, byliśmy tam obecni. To, jak to się skończyło, czy ocena tej roli, to jest jakby inna kwestia, ale my tam po prostu byliśmy, aktywnie uczestniczyliśmy w tych wydarzeniach, które były dla nas bardzo kluczowe. A od 2014 roku, kiedy wybuchła wojna, kiedy Rosjanie pokazali, że są agresorami, już ówczesny rząd podjął szereg działań i stanął niejako na czele w Unii Europejskiej państw, które prezentowały, które dążyły do tego, żeby Unia Europejska jako całość zareagowała jak najbardziej stanowczo względem Rosji. Takie są po prostu fakty. Można oceniać, że to zrobiono za późno. Można oceniać, że robiono to w sposób mało umiejętny bądź mało przekonujący państwa Zachodu, ale byliśmy obecni w 2013 roku na Majdanie. W 2014 roku Polska stała w czele państw, które doprowadziły do tego, że zostały nałożone sankcje unijne na Federację Rosyjską. I to był 2014 rok. Od 2014 roku nie można powiedzieć, że ktokolwiek w Polsce śpi, bo wszyscy jesteśmy świadomi zagrożenia rosyjskiego i od 2014 roku, jak już przed chwilką powiedziałem, Polska cały czas piłuje temat sankcji i temat stanowczych działań wobec polityki czy wobec Rosji jako takiej. I oczywiście 2022 rok obudził już chyba wszystkich ze snu, w tym społeczeństwa. I tu jest klucz problemu. To znaczy politycy, decydenci tak na Zachodzie, jak i w Polsce w ostatnich 30 latach mieli bardzo dużo roboty. I naprawdę musieli podejmować dużo kluczowych decyzji, uczestniczyć w bardzo pracochłonnych i ważnych procesach dyplomatycznych i politycznych. Natomiast to być może nie było widoczne, a na pewno nie było widoczne dla niektórych, skoro tak twierdzą, że był koniec historii, nie było widoczne dla społeczeństw, a nawet właśnie dla niektórych komentatorów polityki międzynarodowej najwyraźniej. No i społeczeństwa, zwłaszcza te zachodnie, nie czując zagrożenia, robiły pieniądze, prosperity, wszystko się kręciło wokół ich własnego życia. Rzeczywiście społeczeństwa uwierzyły w ten koniec historii, o którym nie napisał Fukuyama, bo to mowa o tym końcu historii, w którym nie ma wojen, prawda? Więc ktoś mógł w to uwierzyć, bo nie widział na przykład, co się działo w Bliskim Wschodzie, czy uważał, że tego w ogóle nie dotyczy i nie ma wpływu na przyszłe procesy geopolityczne, które będą dotykać jego państwa własnego i tak dalej, i tak dalej. Więc część społeczeństwa rzeczywiście nie dostrzegała tego, co się dzieje na świecie i żyła w takiej trochę bajce. Ale czy to jest jakiś argument wśród elit intelektualnych? Czy to jest jakaś ambicja elit, czy to powinno być ambicją elit intelektualnych w Polsce, żeby piętnować i kłócić się z poglądem sprzed 30 lat, o którym nawet te społeczeństwa zachodnie nie wiedziały, że taki pogląd istnieje. Nikt tam tak naprawdę Fukuyamy nie znał na Zachodzie. Zresztą u nas w Polsce tak samo, nikt o Fukuyamy nie słyszał, dopóki ktoś nie wyciągnął tej starej książki sprzed 30 lat, nawet jej nie przeczytał, tylko pomachał okładką i powiedział, przecież końca historii nie było.
Tak więc żeśmy o tym po prostu nie słyszeli, nie widzieli, końca historii nigdy nie było. Ta teoria jest w zasadzie fałszywie przedstawiana. Natomiast u nas w Polsce, ja nie wiem czemu, chyba tylko ze względów właśnie narracyjno-PR-owych, stało się bardzo modne, żeby z tą teorią walczyć, z tym błędnym obrazem, czy błędnym, fałszywym przedstawieniem definicji tej teorii, żeby z tym wszystkim walczyć. Co jest w mojej ocenie, jeśli chodzi o merytorykę, zupełnie bezsensowne i świadczy o tym, że albo ktoś celowo manipuluje, albo ktoś nie czytał Fukuyamy. Ale spodobało mu się hasło, które bardzo łatwo wchodzi w głowę odbiorców i bardzo łatwo się z nim oczywiście walczy. I takich komentatorów, którzy używają tego nagminnie, jest niestety kilku. A nie ma nas, jeśli chodzi o ludzi, którzy zajmują się sprawami międzynarodowymi, nie ma nas aż tak dużo, więc jest to spory odsetek, który po prostu posługuje się tym pojęciem i uważam niesłusznie i wprowadzając w błąd odbiorców, którzy później mają takie przeświadczenie na podstawie tych dwóch słów, tego uproszczonego, fałszywego obrazu świata sprzed ostatnich 30 lat, czyli świat żył w końcu historii i nagle się obudził. Na podstawie tego fałszywego przeświadczenia nagle uruchamiany jest taki system emocjonalno-panikarski. O rany, zaczęło się dziać, przecież jest wojna, wszyscy uwierzyliśmy w koniec historii i teraz powinniśmy się martwić, obgryzać paznokcie i nie być pewni jutra. Wojna. O rany, co się stanie? I to jest takie budowanie emocji, tak? I wprowadzanie fałszywej narracji, budowanie emocji. Niestety tego rodzaju chwyty emocjonalne znajdują rzesze odbiorców i trafiają do nich. No ale mam nadzieję, że tym nagraniem i tekstem, który wcześniej napisałem, zainteresuje do zgłębiania tematu i przeczytania książki Fukuyamy, jeśli ktoś ma na to ochotę, bo jest dostępna, nawet w PDF-ie można ją sobie kupić i ściągnąć i przeczytać sobie gdzieś na odtwarzaczu. Także, ale w papierze chyba też, wydaje mi się, że gdzieś widziałem. Także nawet jeśli ktoś chce mnie tylko zweryfikować, to w przypadku tej książki dostępne jest jakby te pierwsze strony, tak? Są dostępne w internecie, że bez kupna można zobaczyć, przeczytać sobie pierwsze strony tej książki, wstępniak między innymi, i nie trzeba kupować tej książki i będzie się wiedziało mniej więcej, o czym ona jest. I nie jest o tym, o czym właśnie większość mówi. Także tyle ode mnie w tym temacie. Mam nadzieję, że czegoś się dowiedzieliście. Mam nadzieję, że większość z was wiedziała to, o czym mówiłem. Ale też mam nadzieję, że ci, którzy nie wiedzieli, to nagle im się zapaliła lampka, zostały zburzone jakieś mity i zachęci to do zgłębiania wiedzy w temacie jeszcze bardziej. Tyle ode mnie. Przyznaję, że teraz będzie nieco mniej publikacji audio, wideo na YouTubie. Tak jak się zobowiązywałem na samym początku uruchomienia Patronite'a, będzie utrzymane jeden tygodniowo na pewno. Częstotliwość taka, jeden materiał publikowany tygodniowo. Może się uda coś częściej, natomiast akurat teraz jestem w trakcie pisania dość dużego tekstu, ważnego. Zrobię z niego również pewnie nawet nie jedno, tylko z dwa nagrania, bo będzie trzeba to podzielić na części, ale no to jest taka naprawdę mocna praca intelektualna i bardzo na czasie i myślę, że się wam temat bardzo spodoba. Ale na razie jeszcze nie zdradzam. Nie będę zdradzał ani tematu, ani treści. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam do wspierania poprzez przycisk wesprzyj na YouTubie, poprzez Patronite'a, a jeśli nie w ten sposób, to przynajmniej
zostawienie komentarza jakiegokolwiek, bo to działa dobrze na algorytmy, do rozpowszechniania tego nagrania w mediach społecznościowych, tak, żeby to właśnie tam gdzieś dobrze działało, żeby ten kanał mógł się rozwijać, trafiać do większej liczby osób. Tyle ode mnie, pozdrawiam serdecznie i życzę udanych wakacji, bo mamy początek lipca. Pozdrawiam, do usłyszenia.